Wśród produktów wspierających kobietę w okresie laktacji znalazły zastosowanie takie urządzenia jak masażer laktacyjny. To, co mam w ręce, to urządzenie, które posiada zasadniczo dwie funkcje: wibracji oraz wydzielania ciepła. Jeśli chodzi o rodzaj wibracji, to w przypadku tego urządzenia mamy możliwość ustawić sobie, w zależności od preferencji, 5 różnych poziomów wibracji. Potem istnieje również szeroki zakres regulacji siły tej wibracji, bo aż na 3 poziomach. I kolejna funkcja, o której wspomniałam na wstępie, to wydzielanie ciepła. Ciepło możemy regulować w 2 poziomach. W jakich sytuacjach przydaje się w laktacyjnej wyprawce takie urządzenie? Jednym ze stanów, kiedy można z powodzeniem stosować masażer laktacyjny, jest sytuacja, w której kobieta obserwuje, że mleko wypływa z piersi z nieco większym trudem niż wcześniej i chcemy się wspomagać w samym procesie wypływania mleka, co automatycznie przełoży się na krótszy czas pozyskiwania odciągniętego pokarmu. Niezmiernie istotne jest to, że druga z tych funkcji, czyli ciepło, ma swoje zastosowanie wtedy, kiedy kobiety czują dyskomfort w obrębie gruczołu piersiowego, dlatego że wiele pań referuje takie lecznicze, łagodzące działanie ciepła w sytuacji takiej, jaką jest dyskomfort w obrębie gruczołu piersiowego. To, co bardzo istotne, to to, że część kobiet decyduje się wrócić do karmienia piersią i taki proces nazywamy relaktacją. Jeśli chodzi o rekomendacje towarzystw naukowych, mówi się o tym, że stosowanie ciepłych kompresów jest również bardzo wspierające te mamy w okresie relaktacji w połączeniu z preparatami na przykład na bazie tak zwanych laktogogów. Co istotne, a o tym mówi się stosunkowo rzadko, mamy adopcyjne, mimo tego, że nie były w ciąży, również są w stanie wykarmić swoje dziecko, które adoptowały, i taki proces nazywamy tak zwaną laktacją indukowaną. I w zaleceniach postępowania z kobietą, która decyduje się na indukcję laktacji, również podkreśla się niezmierną rolę ciepłych kompresów na pierś. Laktacyjny masażer sprawdzi się również u części kobiet, które mają na danym etapie laktacji tak zwany nawał pokarmu. Jest to sytuacja, w której jest chwilowa nadprodukcja tego mleka i mleko ma problem w ewakuowaniu się z piersi. Wówczas należy uruchomić urządzenie, przyłożyć je do sutka. Możemy to również połączyć z funkcją wydzielania ciepła, dlatego że ciepło będzie taką kobietę wspierało w ewakuacji mleka z piersi i wykonujemy takie delikatne, koliste ruchy naszym masażerem w kierunku brodawki, dlatego że właśnie w tamtą stronę ma wypływać z piersi mleko. Jednym ze stanów, które czasami obserwujemy u kobiet w okresie laktacji, jest tak zwany zastój pokarmu. To taka sytuacja, w której mleko jest ciężko ewakuować z piersi. Ten zastój może mieć różną genezę i w zależności od tego, jaka jest ta geneza, doradca laktacyjny bądź położna zasugeruje kobiecie konkretne rozwiązanie. Czasami sprawdzi się tutaj ciepło, w innych sytuacjach sprawdzi się chłód. Także dobrze jest mieć świadomość tego, że na naszej mlecznej drodze możemy liczyć na wsparcie fachowych konsultantów, doradców laktacyjnych, którzy czasami polecą stosowanie na przykład masażera laktacyjnego z wydzielaniem ciepła. Atutem masażera laktacyjnego jest też fakt, że ma on formułę wodoodporności, dzięki czemu możemy stosować go na przykład będąc pod prysznicem. Niezmiernie istotna jest delikatna silikonowa powłoka, która może być z powodzeniem używana wtedy, kiedy pierś została wcześniej na przykład naoliwkowana, co znacznie zmniejsza tarcie i daje uczucie komfortu. W sytuacji, w której doradca laktacyjny bądź położna zaleca kobiecie wykonanie tak zwanego drenażu limfatycznego, a ma to miejsce na przykład wtedy, kiedy napłynie dużo limfy do piersi, można z powodzeniem wykonać taki drenaż limfatyczny z wyłączonym urządzeniem, częścią, którą nazywamy potocznie ogonem masażera. Wówczas na sutku wykonujemy spiralne ruchy w kierunku pachy i obojczyka.